z Ewangelii według świętego Łukasza. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku Jonasza. Nam, którzy znamy zmartwychwstanie, którzyśmy o zmartwychwstaniu słyszeli i uwierzyli w zmartwychwstanie, łatwo jest pomyśleć, że znak Jonasza to rzecz prosta. Ale znak Jonasza to jest niezwykle wymagający znak. Bo znak Jonasza wymaga przechodzenia przez cierpienie, przechodzenia przez śmierć. Jezus dokonał tego znaku nie tylko zmartwychwstając, ale wpierw pozwalając się pożreć temu morskiemu potworowi, który myślał, że go zwyciężył na krzyżu. Trudny znak Jonasza, który jednocześnie jest jedynym znakiem, jaki otrzymamy, największym ze znaków. Bez tego znaku wszystko nie ma znaczenia. Do zobaczenia jutro.